Im bliżej głosowanie nad kandydaturą Sławomira Skrzypka, tym większe napięcie w rządowej koalicji. Bohater całego zamieszania opracował już plan działania, choć nawet nie sprawdził, czy fotel prezesa NBP jest wygodny, ale przynajmniej pokazał, że potrafi liczyć do 4. Niezależność, transparentność, wiarygodność i merytoryczność. Prawo i Sprawiedliwość pod niebiosa wychwala kandydata na szefa Banku Centralnego. Nie dziwota, przecież to ich człowiek. Kandydatura pana Sławomira Skrzypka jest naprawdę kandydaturą bardzo dobrą. Niedowiarki z Ligi Polskich Rodzin zapewnieniom PiSu nie wierzą i już zapowiadają przesunięcie głosowania. Na dzień dzisiejszy Liga Polskich Rodzin zapowiedziała, że nie poprze pana Skrzypka. Co to, to nie. PiS nie da sobie w kaszę dmuchać. Rozpasanie koalicjanta chce definitywnie utemperować. Jak nie prośbą, to groźbą. Sugestie LPR-u mogą się ziścić i rzeczywiście będziemy musieli poważnie myśleć o sprawach koalicyjnych. Na szczęście drużyna LPR-a, mocno poturbowana po seks-aferze, tym razem wolała się nie wychylać. Sama obrona dała się jakoś udobruchać i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Skrzypka poprze. Ale powymądrzać się nigdy nie zawadzi. Nie ograniczając jego niezależności i samodzielności banku, aby współodpowiadał bank jako niezależny również za gospodarkę, za inflację, za kurs walut. Na razie nasza rodzima waluta straciła na wartości na wieść o kandydaturze Skrzypka. Jak zareaguje na nowego prezesa NBP? Przekonamy się już w środę. Nina Kołakowska.